Klub Centrum Tczew był organizatorem corocznego turnieju w szachach szybkich z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, jaki odbył się w niedzielę w Centrum Kultury i Sztuki. Z grona 38 miłośników królewskiej gry najlepszy okazał się Piotr Bieluszewski. Szachowy turniej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości to już w naszym mieście tradycja. Patronem tego sportowego wydarzenia jest starosta tczewski. Turniej odbył się w minioną niedzielę. Organizator postanowił zawody włączyć do cyklu Grand Prix Tczewa 2017. Do zmagań w szachach szybkich z systemem szwajcarskim w 9 rundach przystąpiło 38 miłośników królewskiej gry z wielu miejscowości i w różnym wieku. Najmłodszym szachistą był zawodnik Skoczka Tczew, 7-letni Szymon Rafał. Turniej zwyciężył Piotr Bieluszewski z Nowego, który w Tczewie wygrał nie pierwszy raz. W niedzielę był zdecydowanie najlepszy. Zgromadził 8,5 punktu na 9 możliwych. Drugie miejsce zajął Franciszek Piechocki z Gdyni, a trzecie również gdynianin Sławomir Wilmanowicz. Zdobyli oni po 6,5 punktu. Tyle samo uzbierał czwarty w klasyfikacji Krzysztof Tyda z Gdańska. W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch tczewian. Ósmy był prezes UKS Centrum Jarosław Zieman, a 10. lokatę zajął reprezentujący ten sam klub Marek Dąbrowski. Po zakończeniu zmagań wręczono nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju. Uczynił to patron imprezy starosta Tadeusz Dzwonkowski. Przy okazji podsumowano cały tegoroczny cykl 8 turniejów o Grand Prix Tczewa. Najwięcej punktów zgromadził Marek Schulz z Lęborka i to on odebrał okazały puchar za wygraną w Grand Prix. Najlepszym juniorem niedzielnych zawodów, jak i całego cyklu, był tczewianin Kacper Skrzypczyński. W kategorii weteranów powyżej 65 lat wygrał gdańszczanin Henryk Dobrowolski.